Jest to też takie no, lokowanie produktu, lokowanie miasta w filmie, pokazane w takim świetle, nie przez pryzmat Podlasia, jaki widzieliśmy do tej pory w trylogii Jacka Bronskiego u Pana Boga, tylko będzie to skrajne przeciwieństwo. To będzie bogactwo w domu i w zagrodzie. Charyzmatyczna pani burmistrz w tej roli, Asia Kurowska, będzie jeździła najnowszym elektrycznym samochodem. Co drugi dom zaopatrzony w panele słoneczne. Na zakrętach stoją samochody Panka, które można wynająć, czyli car sharing też dotarł do Michałowa. Ludzie są mili, sympatyczni, uśmiechnięci, nie zaglądają jeden drugiemu do garka, nie są zawistni, a cała akcja filmu jest taką trochę, powiedzmy sobie, przywarą na społeczeństwo, które można dopasować w każdym miasteczku. No, tym razem na przykładzie Michałowa. Co do gwiazd? No, przyjadą naprawdę gwiazdy wielkiego formatu. Joanna Kurowska z córką, Zosia Świątkiewicz. Między innymi, no dzisiaj niestety nie mogła być, bo ma premierę, ale jest, jak to mówią, offline, wydała książkę, pozdrawiamy specjalnie. Tutaj panią Joannę. No, nomen omen, koleżanka jej serdeczna, prywatnie, Dagmara, słynna królowa życia, którą też udało nam się namówić. Myślę, że to będzie sukces marketingowy, bo Dagmara jest ostatnio chyba najpopularniejszą celebrytką w Polsce. Także jaki mamy kraj takich celebrytów na razie. Ale kochani, żarty na bok. Ona ma też swój fajny warsztat i teatralny, i filmowy. Czarek Pazura, narrator całego filmu, Piotruś Zelt, kojarzycie Państwo na pewno Piotrusia z 13 posterunku, słynny Armii. Kto tam jeszcze będzie? Cała branża popularnych rozśmieszaczy. A dokładnie, no ja też na co dzień zajmuję się organizacją spektakli, kabaretów, koncertów, więc zaprosiłem też paru przyjaciół, między innymi Łukasz Rybarski, Beatka Rybarska, kabaret pod Wyrwigroszem, jedne z głównych ról zagrają, Robert Korulczyk, lider kabaretu Młodych Panów, także też główną rolę w naszym filmie zagra. Tylko mogę powiedzieć ze swojej strony jako burmistrz, że bardzo miło i duże oczekiwania mam w stosunku do produkcji, ponieważ gminy zawsze starają się o promocję, o w jakiś sposób pozytywny przekaz na zewnątrz i tak jak każda kampania zaczyna się i kończy, ale jeżeli to jest film, jeżeli to będzie serial, tutaj filmowany też przez Netflix, co daje też duże prawdopodobieństwo powodzenia, to ta reklama i ta promocja będzie taka ciągła, tak? Bo cały czas będzie ten film puszczany. Mam nadzieję, że no bo akcja, z tego co rozmawialiśmy, będzie się toczyła i w ratuszu, i w amfiteatrze, i na plaży w Bundarach, i w naszej szkole. Także te miejsca też zostaną wypromowane, ale też przy okazji filmu odkryje się inne miejsca, które też są cudowne w naszej gminie, te jakieś prywatne domy, inne zakątki gminy. Także tutaj oczekiwania, myślę, że są duże. Pokazujemy konflikt pomiędzy ludźmi, którzy załatwiają swoje interesy w trakcie imprezy pod tytułem Wybór Miss Michałowa. Jest to, myślę, fajnie pokazane, ponieważ postaci są antagonistyczne w stosunku do siebie. Jest oczywiście mania władzy w postaci pani burmistrz, która chcąc zrobić sobie punkty na następne wybory, wystawia swoją córkę do właśnie tych wyborów Miss Michałowa, ale też jakby pokazuje z jednej strony, że nie biorąc bezpośredniego udziału w organizacji tej imprezy i w samym jury, próbuje mieć kontrolę nad wszystkim, nad całością tej imprezy i też z drugiej strony widzimy osobę, która mając za przyjaciółki bogate, ekscentryczne milionerki i celebrytki, też podnosi swój prestiż, czy też usiłuje podnosić swój prestiż właśnie w ten sposób. Tak więc mamy tutaj styk różnego rodzaju sytuacji i romantycznych, i komediowych, i społecznych, i tego, że
samo Michałowo chcemy pokazać w takim stygmacie nowoczesności, innowacyjności i tego, że taka miejscowość jak Michałowo zdawałoby się w takim nastroju, powiedzmy, właśnie filmów Bromskiego i tego, jak postrzegamy w Polsce samo Podlasie, chcemy właśnie ten wizerunek przez to zmienić. Trzeba zmienić wizerunek, taki schemat, który mamy w myśleniu właśnie o Podlasiu, poprzez pokazanie tego w filmach wcześniejszych. I oczywiście można mieć najnowocześniejszy telefon, można używać bardzo dobrze środków komunikacji, można mieć elektryczne auta, można mieć panele na dachach, to wszystko będziemy chcieli pokazać. Można bardzo dobrze funkcjonować jakby w tym nowoczesnym świecie, natomiast człowiek w samej swej istocie i w środku pozostaje wciąż taki sam, ze swoimi emocjami, ambicjami, z konfliktami, z jakby no załatwianiem po prostu swoich spraw, czy też po prostu z emocją miłości, lubienia kogoś, czy też nielubienia, ambicji i stosunku do tych, którzy no mają trochę pod górkę w życiu ze różnych względów. Nie mogę do końca zdradzić, o co chodzi, ale generalnie wobec słabości innych ludzi. Jeżeli chodzi o moją postać, no to będą to zupełnie inny rodzaj stereotypów. Nie mogę po prostu tego wszystkiego zdradzić, ponieważ no, jest to na razie element tajemnicy i to, kim jest moja postać, okaże się dopiero w trakcie filmu, więc tak naprawdę dopiero po premierze Państwo będą się mogli wszystkiego dowiedzieć, ale no to myślę, że to będzie ważne dla dużej części ludzi i takie stereotypy zupełnie niezwiązane z Podlasiem, tylko raczej dotyczące ludzi, po prostu nas, ludzi. No, co będzie się działo, zobaczycie Państwo już 26 grudnia. Premiera, drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Zapraszamy do kin w całej Polsce.